Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie troszkę lżejszy kaliber gatunkowy. Mianowicie dzisiaj chcę powiedzieć o wilkach. Podobno pojawiają się doniesienia, że w wielu regionach Polski, w Małopolsce, gdzieś w Bieszczadach, gdzieś na Mazurach, wilki atakują ludzi. Możliwe są tutaj dwa scenariusze. Po pierwsze, to nie wilki, tylko psy. Bo zdarzają się watahy zdziczałych psów, zdarzają się watahy nawet nie tylko zdziczałych, ale psów wiejskich psów, które czują zew natury, łączą się właśnie w watahy i polują. Sam takie rzeczy widziałem. To jest jeden możliwy scenariusz, który być może jest. No, jeżeli mnie zaatakuje coś dużego, burego, które co mnie gryzie, to ja się nie zastanawiam, czy to jest wilk, czy to jest pies. No po prostu jestem w szoku. Czyli mogą to być psy. Ale również mogą to być wilki. I tutaj niestety widać fiasko, nie wiem jak to nazwać, myślenia pana Wajraka i podobnych mu zielonych oszołomów, utopistów, że wilki będą żyły obok ludzi, że wszyscy będą żyli w pokoju, harmonii, szczęśliwości ogólnej, etc., etc. Jest to gówno prawda, bo wilk jest drapieżnikiem. Wilk jest terytorialny. Jedna watacha wilków potrzebuje 350 km2 terytorium, żeby się wyżywić. Jeżeli to są lasy, no to nie ma problemu. On sobie tam żyje, tak jak w Białowieży, unika człowieka i jest wszystko cacy. Ale wilków jest coraz więcej. Nie poluje się na nie. W związku z tym one wchodzą w tereny rolne, w tereny zasiedlone przez człowieka. Nadal 350 km2. Ale w tych 350 km2 są wsie, są miasteczka, żyją ludzie. Nie na tego miejsca, gdzie ja mieszkam. Mieszkam w okolicach Łasku, jest watacha wilków. Ona się przemieszcza, ona bywa widziana koło Szatku, ona bywa widziana koło Rokitnicy, a któregoś dnia wilki przyszły pod mój płot, ponieważ mam psa, który jest półwilkiem. Teraz, jeżeli chodzi o watachy wilków, to, co jest bardzo ciekawe, w tym momencie znikają bezpańskie czy w ogóle wałęsające się psy i koty. Wilk nie cierpi konkurencji. On zje, zagryzie, to w ogóle tutaj kot i pies nie ma najmniejszych szans. Natomiast o co w tym wszystkim chodzi? Wilk przestał się bać człowieka. Ludzie na niego nie polują, w związku z tym stracił respekt do człowieka. On jest drapieżnikiem. To nie jest tak, jak są bajki, kreskówki, że to jest przytulanka, że to jest takie fajne zwierzątko, że on jest honorowy, że wilk człowiekowi nie zrobi krzywdy. To nie jest prawda, to jest bzdura, to jest bajka, to jest legenda. Wilk jest po prostu drapieżnikiem, który musi złapać ofiarę i ją zjeść najmniejszym nakładem wysiłku. Póki czuje respekt przed człowiekiem, to nie będzie człowiek. To nie będzie wszystkim dziecko. Bo najłatwiej wilkowi byłoby upolować dziecko. To będzie pies, to będzie kot, to będzie owca, to będzie koń. Jeżeli będzie ich więcej, będą głodne, zaczną atakować ludzi. Jeżeli przyjdzie ciężka zima, to wtedy naprawdę zaczną atakować ludzi. Trzeba coś z tym zrobić, trzeba pomyśleć o jakimś modus vivendi, o jakimś generalnie... Nie wiem, tam gdzie jest ich dużo, odstrzale, ewentualnie. Po prostu wilk musi mieć respekt przed człowiekiem, że człowiek jest dla niego zagrożeniem, bo inaczej wilk będzie dla nas zagrożeniem. No, sprawa jest prosta. Tutaj myślenie utopijne nic nie da i ekoidioci mogą sobie gadać, zaklinać rzeczywistość, ale nic na to nie poradzą. Tu trzeba myśleć po prostu realnie. No ale od kogo ja wymagam realnego myślenia? Od ludzi, którzy tworzą totalną opozycję. Matko Boska, no to tak jak wymagać ode mnie, żebym tańczył w balecie.